Słońce świeci jak skurczyzyn, ale siemaneczko, szymeczki, z tej strony Maty. O, nic nie widzę. Spakowany jestem, torba treningowa, plecak. Lecimy do Aleksa, do Warszawy. Jest dosłownie walka z czasem, czy się spóźnię na pociąg, czy nie. Wychodzi na styk co dwie minuty, a jak się spóźnię na ten pociąg, no już nic z tego wyjazdu, bo nie ma jak kupić następnego, bo wszystkie następne są na pewno zajęte. Dzięki wielkie, mama. Okej, zdążyłem. Witam was bardzo serdecznie. Nagrywam to od razu po przebudzeniu. Ostatniego dnia nie nagrywałem w ogóle, bo byliśmy w City Fit, a w City Fit to chuja warte jest nagrywanie. Jestem już u Aleksa i zobaczycie cały dzień, bo dzisiaj rozpierdalamy system. Aleks gdzieś polał z pół mleko. Plan jest taki, że lecimy na Fit One w Warszawie, największą siłownię w Polsce, bo ma tam chyba pół kilometra kwadratowego, tak? 500 metrów kwadratowych, coś w tym stylu. Nie do końca pamiętam, ale siłownia jest dojebana, bo byłem tam dwa razy albo raz. I kurczę, no powiedzmy, że jest warto się przejść i wydać te 50 zł jednorazowego wejścia. Zdrówko. Kolega jest w swoim świecie. Aleks coś tam robi na komputerze, rozpisuje plany i tak dalej, bo on pracuje, a ja jem. Proste. On to się chyba za bardzo nie lubi odzywać. No, a że miałem coś powiedzieć? No chyba wypadałoby. To nie, ja nic nie mówię. Okej, on nic nie mówi, on się nie pokazuje nawet do kamery, kapter założony. Może zobaczycie go na siłowni, bo zaraz lecimy. To właśnie przedtreningowy posiłek jest. I go. Nie wiem dokładnie, co będziemy jeszcze robić, bo będziemy robić planem Piotrka, przyjaciela Aleksa. Zobaczymy. Go. Pas założony, bo nie chce mi się go trzymać. Idziemy z Aleksem. Macie jego twarz. Zapierniczamy. I mamy matching, kurwa, energole. Jest zajebiście. Będzie energol plus przedtreningówka, czyli no niezłe. Kurwa, niezła rozwiązanie. Niezła wymówka na nawalanie się kofeiną. Ja lubię. Mati, KFD, baby. KFD, skurwysynie. Tylko i właśnie, więc pijemy. Ty stary, ale cię wykadrowałem. Byłeś duży bardzo. W sensie jeszcze większy niż normalnie. Ja mam taką przypadłość, że albo zrobię dobrze technikę i wyciągnę cokolwiek, albo zrobię kurwa jeden ruch źle i chuj nic się nie chce. Chodź tu kolego, ja cię muszę sobie. Dobra, muszę dobra, sobie pobrechtać ego. Ciągnij szmatę. Dawaj ją. Jeszcze. O nie. Co? Jak ty wyglądasz? Daj te maski. Pierdzielę, czekaj chwilę. Jak ci wrzyna w dupę zajebiście się. Co? Wrzyna ci się zajebiście w dupę.
The only way to fight a monster is to become one. Kurde, 32 na 9 ruchów? Jestem bardzo. Jest nie w sosie, nagrywam go. Wkurwiony jestem. Wkurwiony jest kolega, rozwalił sobie łapę. Ale tu jest tragiczne światło. Ale tak, jesteśmy już po siłowni. W sensie, no, jesteśmy na siłowni, ale po treningu, pozowanie, wszystko siadło zajebiście, więc foty na Instagramie prawdopodobnie są. Tam idzie Piotrek, bo jest kurde gazelą i zapierdziela. Wiem, światło jest przepiękne, ale jest już kurde, nie wiem, późno. Dużo się kurczę zadziało. Zjadłem trochę jedzonka. Aleks też zjadł trochę jedzonka. Nagraliśmy jakieś TikToki i teraz będzie hajlik. Więc tak. Więc tym zajebiście jakościowo i kurwa zakurzonym ledowym akcentem spierdalamy. W sensie kończymy ten film. Dzięki wielkie za oglądanie. Tak jeszcze filmu kurwa nie kończyłem. No jest tu kurwa trochę kurzu. Subskrypcja, łapka w górę i cokolwiek jeszcze chcecie. Siemano.